Siemaneczko, siemaneczko, witam wszystkich na kanale M. Majerski. Słuchajcie, dzisiaj jest 9 października 2022 roku i jak na tą datę w tym rejonie, w którym obecnie się znajduję, czyli w Tajlandii, w mieście Pattaya, mamy jeszcze porę deszczową. To oznacza, że w ciągu dnia potrafi mocno popadać i potrafią zrobić się duże kałuże. Pora deszczowa powinna skończyć się wraz z końcem października, więc jeszcze około 2-3 tygodni mogą takie różne sytuacje i anomalia pogodowe się tutaj wydarzać. Za chwileczkę właśnie pokażę Wam, jak to tutaj obecnie wygląda. Tak to właśnie wygląda. A tutaj jeszcze nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Tam dalej jest dużo gorzej, ale póki co idziemy jeszcze w przeciwnym kierunku, bo idziemy do restauracji spróbować coś zjeść, bo nic nie jedliśmy od śniadania, a tam są nawet takie miejsca, gdzie jest po pas wody. Jak wtedy wyszłam, przestało padać na chwilę, wróciłam się, zaczęło lać. Teraz znowu wyszliśmy, już koleś mówił dopiero co, że dalej pada, nie? No. A już nie pada. A teraz wyszliśmy, znowu nie pada. Wow. Ja. I co, mamy to przejść, tak? Nie, no tutaj przez ulicę trzeba przejść. No tam przejdziemy właśnie, ale tutaj to na pewno nie przejdziemy, bo tutaj to jest grubo. Tam jeszcze dalej jest taka lekka, tak lekko zapada się droga. To tam jest no prawie po pas, tam jest prawie po pas. Tutaj jest tak powyżej kostek. A cały czas bardzo mocno woda ubywa, więc powinno się zmniejszać, ale póki co jest naprawdę grubo. Ktoś tak szybko biegł do domu, że aż buta zgubił. No ale co nic. Ważne, że na szczęście jakoś da się przejść i można iść coś zjeść, bo padało dość długo dzisiaj, z 2-3 godziny. No i trochę szkód narobiło. Na szczęście można znaleźć coś do jedzenia pod dachem, także jest w miarę spoko. Ogólnie trwa bardzo dużo takich remontów tutaj teraz w Pattayi, gdzie właśnie wymieniane są ogromne rury. Tam kawałek właśnie dalej są takie, stoją na poboczu takie ogromne rury, że można spokojnie do nich wejść. Mieściłbym się na stojąco do nich bez problemu, bo mają około 2 metrów. Przekrój tych rur jest około 2 metrów. W przyszłości prawdopodobnie będą lepiej przygotowani na takie ulewne deszcze i nie będzie takich ogromnych kałuż, bo wszystko potrafi najprawdopodobniej spłynąć po prostu w kanalizacjach. No ta woda cała potrafi spłynąć. Dziś pewnie rury są jeszcze za małe, kanalizacje nie są tak wydajne, ale myślę, że w przyszłości już niedługiej się to tutaj zmieni. To jest akurat jedna z głównych ulic w mieście, więc nie jest jeszcze źle i jest dość wysoko usytuowana, ale jest też wiele takich ulic, które po prostu no są po prostu troszeczkę niżej i tam zbiera się woda z kilku różnych innych ulic, która spływa po prostu do tej jednej, która jest niżej, i tam wtedy jest naprawdę ciekawie. Tutaj przede mną są właśnie te rury, o których mówiłem, które są naprawdę właśnie bardzo duże. No i właśnie są wkładane w ziemię, do kanalizacji i tak dalej, także będzie lepiej. Nie jest to jakaś nowa sytuacja, bo tak jak mówię, jest pora deszczowa. Ta pora deszczowa jest co roku, trwa mniej więcej od końca kwietnia do właśnie końca października, czyli często zdarzają się w tym czasie jakieś mocne ulewne deszcze, które nie trwają zbyt długo, godzina, dwie, ale są tak intensywne, że właśnie powodują takie szkody. Tak to wygląda.
Jak tam zamówienia? Czekamy. Czekamy? Ale był już ktoś? Jeszcze nikogo nie było? O kurczę, trzeba machnąć ręką, żeby ktoś przyszedł. Emi, muszę ci powiedzieć, że masz dość sporego tego kotleta. Dość spory ten twój kotlecior. Muszę go spróbować szybciutko, jak smakuje. W Tajlandii są ogólnie bardzo ostre dania. Wszystko jest naprawdę, no nie wszystko, ale jak już się weźmie choć trochę ostre, to wszystko jest tak ostre, że bardzo ostre. Ale mają coś takiego, że praktycznie w ogóle nie solą. Musimy wszystko tak dosalać, że bardzo musimy dosalać. Skoro jesteśmy już w restauracji, to pokażę wam, gdzie jesteśmy i co tutaj mniej więcej podają i ile to kosztuje. Jesteśmy w restauracji The Kiss w Pattaya. Kiss Food and Drink Pattaya. Tutaj na pierwszej stronie mamy takie dość, no, ładne, ale drogie jedzenie. Choć nie wszystko. Takie sałatki, które kosztują po około 13 zł. Z krewetkami. Tutaj znowu z krewetkami. Tutaj mamy ze świnki jakieś danie około 25 zł. Z frytkami i sałatkami. Tutaj też mamy steka za, a o, bardzo drogi stek. Ło, bardzo drogi stek, bo kosztuje 520 batów razy złoty 30. No, także sporo, 67 zł mniej więcej. Tutaj mamy zestaw takich kanapek z frytkami za około 13 zł, czyli dość spoko. Tutaj mamy steka za 20 jakieś tam 5 zł. Właśnie to, co je MK, czyli frytki, surówki i naprawdę dość spora porcja. Co to jest w ogóle? To jest z piersi kurczaka, prawda? Kotlet z piersi kurczaka. 170 batów, to jest około 20 zł. Tutaj mamy coś za 25 zł. Ryba bardzo droga. Ryby są różne i w różnych cenach. No te są tutaj jakieś drogie po prostu, bo kosztują 50 parę złotych za taką porcję, to jest bardzo, bardzo drogo. Chinese Spring Rolls tutaj kosztują 100 batów, a wczoraj jedliśmy takie same za 50 batów, więc o połowę tańsze, te kosztują 13 zł, a wczoraj jedliśmy za powiedzmy 7 zł. Także ceny w restauracjach różnią się bardzo. No i zależy, czy jest to taki street food typowy, czy właśnie jest to taka restauracja jak ta. Zawsze w restauracji jest trochę drożej niż na street foodzie. Tutaj sałatki po też jakieś 13-14 zł, ale to są takie porcje dosyć już fajne za sałatki. No wiadomo, że w Polsce za taką sałatkę trzeba było zapłacić co najmniej 100% drożej, a nawet może jeszcze więcej. Tutaj mamy jakieś kolejne sałatki, które kosztują po 75-80 batów, czyli po 10 zł. Jakieś różne. Także jest dość spory wybór. No tutaj jakieś dania, te właśnie kanapki po 45 batów. To niewiele w sumie. Przejdźmy jeszcze dalej. Dania główne, że tak powiem, kosztują około 100, 120, 130 batów. Czyli to jest jakieś tam 13 zł, 12, 15. No różne ceny. Bardzo, bardzo dobra zupa. Każdemu polecam. Chicken Green Curry. Taka naprawdę pyszna zupa. Ona kosztuje 110 batów, czyli 13 zł, ale jest naprawdę przepyszna i trzeba ją zjeść, jak jest się w Tajlandii. A tu każdy sobie może przeczytać, co to jest do jedzenia, ile to kosztuje, 65-80 batów, w zależności czy chcemy z chickenem, czyli z kurczakiem, czy ze świnką, czy z beefem, wołowiną, czy seafood, czy shrimpy, krewetki itd., itd. Także tutaj mamy jakieś też fajne dania po 70 batów, czyli po jakieś tam 8, 9, 10 zł. No ceny takie naprawdę dostępne na każdą kieszeń. Jest. Ty masz co? Ty masz penang curry? A, penang curry. Bardzo dobre też penang curry. Każdemu polecamy. Tego jest właśnie... No, także taki sos zupa, w zależności od restauracji, z kurczakiem. I to nie jest groszek. Z ryżem. A, i to nie jest groszek. To jest
takie... To nie jest groszek. Jakieś ziele. No ja to jadam, ale też tak za dużo aż tego nie lubię. I to kosztowało ile? Około 100 batów? Czy niecałe? No około tam 12-13 zł. Nie wiem, bo tego nie było. Aha. No, także tak to wygląda. Wracając do pogody, to właśnie jeszcze przed chwileczką nie szło tędy przejść, bo było prawie że po kolana wody i jest już, można powiedzieć, sytuacja opanowana. Przed chwilą omijaliśmy to tamtędy, żeby przejść do restauracji, a już jest prawie że sucho, więc tak to wygląda. Czyli najpierw świeci słońce, jest sucho, upalnie, za chwilę pada deszcz, jest powódź, a po znowu chwili już jest wszystko opanowane, także... Taka pogoda w Pattaji obecnie. Najważniejsze tylko jest to, że mimo deszczu, mimo takiej kaprysznej pogody jest ciągle gorąco. Można chodzić w klapkach, nie podniosłem nogi, w klapkach, w koszulkach, spodenkach i jest bardzo gorąco, przyjemnie i jest fajnie. Są jeszcze odcinki, gdzie jeszcze woda nie spłynęła, widocznie jest jeszcze słabe odprowadzanie, ale w większości miejscach jest już ok. Jest jeszcze trochę pracy do wykonania, żeby tej wody się pozbyć. Studzienki być może tutaj są zapchane. No i tak to wygląda.